Dobra? Aha. Do tego Humvee z karabinem, niech się będzie stromując. Jest woda? Okej. Woda tak gdzieś jest? Tylko w generatorze. Ja też. A to ten czołg bierzemy, czy nie bierzemy? No raczej. To trzeba kierować. Ktoś już tam siedzi. No ja jestem ja, ale ja jestem na komanderze. Bo ja strzelać za bardzo nie umiem tym gównem. Jak ktoś mnie zastąpi, ja muszę strzelać. Aha. Dobra, panowie. Może niech jeden z grupy szturmowej przesiądzie się do czołgu. No, na kierowcę też by się przydał. To nie jest takie trudne, naprawdę. Idziesz? Dobra, kierowcę zatem potrzeba w Humvee. Kierowca dobra. Jest, kierowca reszta jest. Reszta ma bojowe zadanie obronienia tej bazy. Pierwszy przystanek, stacja benzynowa. Jak możecie to prowadzić, jestem w drugim Humvee. Aha, jeszcze bieniutek, dobra. Jedźcie do stacji benzynowej, spotkamy się tam. Ja jeszcze tu zaczekam na bieniutkę. Uważajcie, tutaj na prawo od sądu jest są górne murki, na których się blokują samochody. Bieniutek? Ło! Dawaj. Po co zostawiliście to... Dobrze, na tą witam tą drogę. Jadę za czołgiem, nie wiem. No. Paria. Bokiem ciśnie. Całe życie ręka. Czy ma ktoś jeszcze kasę? Ja mam 300. Ja wydałem na jeden. Bo bardzo możliwe, że ten helikopter będzie rozwalony. Będzie trzeba kupić kolejnego rowerki. No, zaraz po helikopter. O, ho, ho. Został ze mną w bazie? Na bazie dostaliśmy. Dajcie sobie dać. Chyba we trzech dostaliśmy. Dobra, już wlazłem na strzelce. Ale pod górkę tym czołgiem to masakr. Nie ma jeszcze w bazie z amunicją. On jest na czerwono, on nie jest uszkodzony. Dwa skrzydła. Dobra, nie ma sensu jechać, jak nie widzimy rebryki tam, pojedziemy i będziemy musieli wracać. Alkohol na tak. Nie. A to jest jakiś ułaz. Będziecie potrzebować, bo to jest ten immobile, że on zjebany jest. Ja nie tak mówię, że będzie. Dobra, nie każdy przy stacji benzynowej wysiądzie z pojazdu, przejdzie na drogę i wywali swoje pieniądze. Wiecie co, ale na serio trzeba sobie w bazie i ja też nie chcę. Bo jak mamy czołg, no to chyba tam nie będzie całej armii przy tym helikopterze. Jak ja mam ja swoje pieniądze wypieprzyć? Weźcie tego drugiego Hammera. Jak ja mam swoje pieniądze wypieprzyć? Dropman. No dobra, i teraz tak. Niech kierowca tego Humvee bez karabinu zbierze tą całą kasę i pojedzie do General Store. Nikt. Bieniutek no, chyba, będzie. Tak? To że nie pojechałeś? Słucham? To że nie pojechałeś? Nie no, Szarku mi powiedział, że przecież kupić. jak mamy czołg, to co to za różnica? Po co tam snajper, jak będziesz czołgiem walniesz z głównego dzieła? Reperki tak. Ma ktoś jakąś zbędną wodę tutaj? Nie. Ja już ciągnę na rezerwę. Można na stacji kupić, czy coś? Nie, no, to może możesz kupić. Tak, hot dogi tak, też sprzedają. Hot dogi też sprzedają. Tak. Ile masz kasy, bieniutek? Ja mam jeszcze jedną wodę. 475. 475 to mamy bardzo mało. Potrzebujemy jeszcze 525. Kto jeszcze ma kasę? Słuchajcie, mam jeszcze trochę hajsu. A kto jest, co to jest ten hammer tam? Znaczy ten. Dajcie do grosza.
Tu jest jakiś ołaz. Zatankujcie czołka, dostaniecie obiad. Tu jest M8 jakaś. No to niech nie ma z was karty, tam na Orlenie za punkty można wymienić. Ja chcę hotdoga. Tym bardziej jak czołg ten tankujecie, a tam kurwa ze 300 chodzi. Ale ten czołg mniej pali niż kurde motor. Dobra, niech teraz każdy, kto jest przy Abieniu, zabierze Abieniu, tak? Wsiadaj do Hamera i idź jeszcze użebrać od tych z bazy, co zostali. Hamerze, no. A niech każdy teraz tutaj, co jest obok stacji, napełni swój kanister, bo będzie potrzebny do wystartowania helpu. Cześć, to wezmę swój. A już jest to. I co, jedziemy? Tak, to ma kasę w bazie. Niech daje. Ja za swoje ostatnie 3 dychy kupuję coś do picia. Dobra, spadnę. Te w bazie kto ma kasę? Czekaj, ja jeszcze mam kasę. Ale dobra. Chyba już nikt. Ja rzuciłem całość na nakta. Cokolwiek? Nie, ja rzuciłem wszystko na nakta. Kamilus, Szarku, Parówka. Ja mogę wam zjechać, no ja to nie mam. No to daj. A i coś do nas strzela, strzela. Strzela po mnie śmiga. Ktoś na ten, na działku jest? Jest. Wydaje mi się, że z południa. Tam z góry. Jest oznaczony na mapie. Oznaczyłem go krzyżykiem na mapie. Czołg. Jedziemy tam czołgiem i jedynkami. O, ten czołg nie wjedzie tam. Daję radę. Ale my w tym czołgu mamy tylko... Ile ma tych kupisków? On jest tam gdzieś na górze. Nie wiem, jest 19 jeszcze jeden tak jakby magazynek. Nie wiem co to znaczy. Chyba... Pokaż mi jak wygląda magazynek do czołgu. Tam i mam jeszcze 51 naboi. Ej, już widzicie tego typa. I tam dalej? Tu nikogo nie było, taką tylarierą idziemy, że by nie uciekł. Nie zdążył. Uciekł, bo będzie kasa. No i co? Siedział dokładnie w tym miejscu, które oznaczyłem krzyżykiem. Kurwa. Został jakiś wie. Dokładnie za nami, za czołgiem. Oznaczyłem drugi. Że niby tu siedzi. Może go czołgiem przejechałeś. To byłoby napisane, że byli. Chodał się mi z krzaka, że przejdzie. Widzę skubańca. No. Gdzie? Albo to idealnie na tym punkcie. Czołg pojedzie 2 metry do przodu. Albo to krzaki takie ruszają się, ale nie sądzę. No i teraz powinniście mieć go na zwierzaku lewym. Nie ma go tam? To nie chcesz. Wywołał jakiś pancerz. Ciągle go obserwujemy, bo jest na mapie zaznaczony na zielono. Rifleman. Ciągle tam jest. Ale mi kłóci był. No i to jest na twoją prawą, no. Co? Do Hambich tego naszego. Oster go zabił, ładnie. A nie wiem w ogóle jak się Oster to porozumiewać. Bo ja wiem, że ty mówisz coś, ale nie wiem. No nie ważne. Dobra, bieniu też. Znaczy, a kasę pod nim. No on faktycznie tu leżą, tak?
Ślepoty, bro. Czołg koło niego jeździ. A musiał pewnie srać bogacza, jak widząc jakiś czołg koło niego przejeżdża. Dobra, ile tej kasy było minuty? On miał AKS, AK-74 GP, Cobra. Ile masz kasy minuty? Co tu przyjechało? A, teraz mam 5, gdzie on jest? Oskar mówi, no, że to... miał 180. Gdzie są te zwłoki? Tutaj stoję przy nim. Oskar. W tym krzaku. Chyba Oskar je ma. Panowie, jak wy tak będziecie się sprężać, to wam helikopter zniknie zaraz. No ale to poradziłeś. Akurat na restart. Co wy tam robicie? Co tam robicie? 5 tylko miał. Są dobra, dobra, wsiadać wszyscy do samochodu, jedziemy. Kupimy najwyżej gdzieś tam po drodze, jak zabijemy kogoś. Zawaraku kupimy. Pytanie, poproszę teraz koordy miejsca, gdzie był ten... Aha, tutaj, dobra. Nie jestem. Ktoś zabił. Kto to zrobił? Chyba ktoś od nas, mamy tam, wiecie? Mamy tam człowieka, to wie... Dlaczego ktoś się zbliżał. Proszę kogoś na działko. Mitar jest przy heli. Pisze. Dobra, to zasuwamy tam, akurat go przejmiemy i zatankujemy i lecimy. Ej, kogoś wsiorbało. Jura, ja tego tu... Nie naprawimy go tylko. Może paliwa nie mają. Ilu... No to będzie ciężko, musimy tą akcję naprawdę zorganizowaną zrobić, żeby to wystartować. Czołg wjeżdża na pełnej fale, rozwala wszystko. Dobiegamy dookoła i strzelamy do cieni. Tak pewnie będzie. Wpierw do helikoptera. Ilu ich jest tych? Witaj, możesz zobaczyć, ile jest tych przeciwników. Ogień otwieraj Mita tylko w momencie, kiedy zaczną obracać się śmigła. Żeby zabić śmigła. Wrócili już pod ten śmigłowiec. Kogo by tam mamy? Kamilo, chciałeś się podaje do dna, jakby ktoś tu przyjechał? Wiedziałem. Tutaj pytań no, jest jeszcze ktoś się tu przyjechał. Mam nadzieję, że nikt kto jedzie w kontrolę. Nie... Nie ma zatankowany, niech że każdy ma zatankowany kanistry. Bo trochę paliwa potrzeba, żeby tu polecić. No ja mam zatankowany. Najpierw my to odpijmy, a dopiero później. Widzę, że tam słup opancerzony stoi, na mapie jest zaznaczony. No to przecież tego słowa mamy na hit. Nie wiem. Tylko żeby ten hit... Nie, to nas trochę zmieli. Jak on skacze? Dobra, ale nie będę uważał trochę. No, bez kitu. Ej, bo za 40 minut chyba reset, nie? Serwera.
Tak, tak. No to bierzecie ten helikopter. Naprawiacie, podczepiacie czołg i latamy. Czołgu się nie podczepi do śmigłowca niestety. No to trzeba na szybkości ostreja znaleźć. Ja umiem latać. Ale mnie tam nie ma. Ja dam radę sobie polecieć do śmigłowca, nie da. Odwróćcie się tym. A po resecie gracie, czy zwijacie się? Nie wiadomo jeszcze, co? Zobaczymy jak to będzie. To nie chcę, to zostanie, to jest film. Obczajcie co mi teraz. Ktoś z bunkrem wlezi pod heli. No, on chodź. Helikopterze, wiesz. Zapakować go. Ostatni ma bunkier pewnie. Jesteśmy 5 km do 100 metrów pod heli. Zastanawiam się, to nie opłacało mi się podpać kamery szybciej, bo one szybciej wyjadą. A są później, te kamery mają się wlecać, a nie wyjadą. To dobry pomysł, bo jak Liter mówi, że ma RPG na tego przypadku, można coś zorganizować. Zawsze w kwarcie powiedzmy. A jak oni mają RPG, to wystrzelają sobie na te kamery. Aha. No to fajnie. Dążymy. Enemy player. Aha, enemy player do naszej bazy też. SUV. Ja patrzę cały wschód. O Jezu! Co on zrobił? A nie można zagadać z adminem o ten, żeby przesunął tego preseta? Nie, wiesz co, ja gadałem i on mówi, że tych akurat godzin nie da się przesunąć, bo inaczej może po prostu się serwer zlagować. Aha. A poza tym... A zaraz, poczekaj, zagadam z nim. Platynowy jesteś? Powtórz korzeń? Załatwił. Platynowy jesteś? Nowy? Gość się nazywa Platynowy. Wiesz co, poczekaj, bo mamy... Tak, gdzieś latarką świeci, uważajcie. Od waszej strony idzie. Nie. Za nie wiem. Czaj, czołg jest daleko. Paweł, mów trochę głośniej, bo słabo słyszę. Mam problem, bo mam... picia potrzeba. Picia potrzeba, w sumie jedzenia. Nie wiem. Ale coś się świeci na prawo. Coś się świeci na prawo. To jest jakaś baza w ogóle. Działam. Czekaj. Pa. No. Czy ty jutro... 700 do celu, zaraz będziemy... Pierwszy mieć... raz możesz Tomka na 16 na łyżwy zawieźć. A gdzie? Na Wejherowską. Na łyżwy. To ile ma tego? Zobaczę. Tam jest... Stąd jedzie jeden autobus. Ale to on ma jak, co? Na łyżwy w sensie jak? No on tam ma iść, wczoraj na 16 musi tam być, tylko tam trzeba być, by było pierwszym razem troszeczkę wcześniej. Dobrze by było, jakby sobie na przebranie jakieś portki inne wziął. To nie wiem, to jeszcze zobaczę, bo ja już nie wiem, ale... Koło, kurwa, to jeszcze możesz tego przełożyć. Sorry, myślałem, że to mi rozmawiał. Co tam jak ktoś strzelał? Bo ja się obawiam, że ja nie zdążę z pracy przyjechać. A on, Tomek, nie ma jutro tego? Z nauczycielem tam do ten? Ma, ale że jutro wraca, to nie będzie, na korepetycjach będzie od stopu. Ja bym ci od razu też zostawił pieniądze na tym już, co? Zatrzymajcie się przed tylko mi powiedz, nie, to bardzo dobra, chyba na 16. Nie, nie mogę na razie.
porówno się podzielić potem. Jeden w lewo, drugi w prawo.